wymyśliła właśnie jego mama, matka Małgorzata, po to, żeby chłopcy księdza Bosko mogli zasypiać uśmiechem. Ja nie wiem, czy dzisiaj ta grupa zaśnie z uśmiechem. Chyba tylko ja i ksiądz biskup będziemy mogli spokojnie zasypiać uśmiechem, bo reszta będzie jakieś gry taktyczne uprawiała. Organizatorzy będą pewnie jeszcze dopinać jakieś szczegóły. Natomiast chciałbym odwołać się do niedawnego wystąpienia waszego szefa, pana prezesa rektora Dziubińskiego, którego niedawno podsłuchałem w telewizji i który jak gdyby zdradził się, dlaczego Saros, dlaczego sport z młodzieży. Bo tutaj ważne są owszem medale, ważne są wyniki, ale tak naprawdę chodzi o odkrycie tych najpiękniejszych stron w naszej osobowości, w naszym człowieczeństwie, jakimi jest choćby umiejętność radowania się, umiejętność nawiązywania przyjaźni, umiejętność walki o wyniki, o medale, ale na drodze wyniki wtedy. To jest bardzo często o wiele ważniejsze, aniżeli ten złoty krążek, ponieważ człowiek musi pokonać samego siebie. Bardzo często własne uprzedzenia, niechęci, bardzo często o te pokusy wyrwania zwycięstwa za wszelką cenę. A przecież to nie tylko o to chodzi. Jesteście młodzi, przeżywacie najpiękniejsze lata w swoim życiu, jak będziecie w moim wieku, będziecie potem to tak właśnie oceniać, do tego wraca. I warto, by wspominając swoją młodość, czas pobytu w Polsce, umieć pokazać choćby na palcach jednej ręki te przyjaźni, które przetrwały wiek. By wracając do czasów polskich, przypomnieć sobie, jak wtedy było pięknie, radośnie, bo byliśmy ze sobą blisko, nie tylko tak fizycznie, ale byliśmy ze sobą blisko, zjednoczeni duchowo, bo chcieliśmy się przede wszystkim zaprzyjaźnić i naszą rywalizację uczynić zabawą. Dobrej nocy.